czy nie? Halo? Halo, dzień dobry. Pani Dominika, halo. Proszę pani, ja dzwonię w sprawie kotka. Tak. Ja bym chciała kupić kotka od pani, bo tatuś mi pozwolił do pani zadzwonić i czy możemy od pani kupić kotka? Mogę rozmawiać z tatusiem? Tak, dać tatusia? Tak. Proszę pani, tata. Tak. Bo pani chce z tobą rozmawiać, bo powiedziała, że ja jestem za młoda. Halo? Halo? Dzień dobry. Słyszy mnie pani? Tak, słyszę. Mam dziwne wrażenie, że głos jest mutowany elektronicznie. Nie, my mamy coś tutaj, nam zalało telefon, wie pani? Co się stało, przepraszam? Telefon nam zalało i może dlatego. Ach, rozumiem. Zalało telefon. Tak. No, my tu w sprawie kotka dzwonimy, bo tutaj córeczka się napaliła na kotka. No, ale jak tutaj patrzę, że pani ma antyalergiczne koty, no to mnie to tak przekonało najbardziej. Tak. No, pani zaskoczona pewnie, że tu córeczka, ale my uczymy córkę od dziecka załatwiać sprawy, wie pani? Żeby miała jednak kontakt z ludźmi cały czas. Ja uważam, że jeśli chodzi o opiekę z zwierzętami, no najpierw pewne rzeczy trzeba ustalić z dorosłymi, bo kiedy dzwoni do mnie dziecko, to rzeczywiście, wie pan, no nie uważam, że to jest stosowne. Dobrze, no to niech się pani nie stresuje. My będę teraz rozmawiał ja. Pani jest z Kościerzyny, tak? Tak. Ja mam do pani 23 km. Powiem pani, koty są do odebrania od razu, czy trzeba jakoś tam czekać jeszcze, żeby podrosły? Wie pan, to znaczy tak. Tutaj na tą chwilę to jest tylko i wyłącznie rezerwacja kotka. Czyli do odbioru kiedy by były? Do odbioru by były, niech ja pomyślę, maj-czerwiec, jakoś tak. Maj-czerwiec, no to za, tak za miesiąc, Boże, co ja gadam, za 2-3 miesiące, 4. Mhm, dokładnie, czyli tak, najpierw to jest rezerwacja. Wie pan, ja może teraz... Ja cię teraz. Ach, teraz, no to teraz to prawdopodobnie... Ale teraz się nie da, teraz się nie da. Musimy poczekać. Nie, no myślę, że się da. Dobrze, my poczekamy. Niech pani się nie przejmuje. Niech pani się nie przejmuje tutaj. Ja do pani zadzwonię w takim razie w maju. Czy to trzeba wcześniej jakoś się z panią kontaktować, bo ja pierwszy raz w życiu kupuję zwierzaka. Wie pan co, może tak, ja sobie zanotuję numer telefonu i za chwilkę bym oddzwoniła, dobrze? Halo? Może, bo mi przerwało. Przerwało mi, no, bo coś... Tak, powiedziałam, że zanotuję sobie numer telefonu do pana i za chwilkę oddzwonię. Dobra. Tato, ja cię teraz tego kota proszę, kurwa. No pięknie. A w ogóle to mam wrażenie, że rozmawiam... Tak? Co pani? Mam wrażenie, że to jest taki dowcip, taki prank internetowy, ale okej, no poproszę... Nie, proszę pani, a pani ogląda, pani też ogląda na YouTubie pranki? Oglądam, tak. Ja też, a widziała pani pranka Marcina Dubiela? Jeszcze raz? Czy widziała pani pranka Marcina Dubiela na YouTubie?
Tak dokładnie to ja nie umiem skojarzyć, ale wiem, że oglądam. Ale super, pani jest babka. A możemy razem pooglądać YouTube'a? Z panią? Nie. Jak, proszę, jak przyjedziemy po kotka, proszę panią. Jeden filmik, proszę. Jeden. Jeden, tak. Ja panią tak mocno przytulę, obiecuję. O, dobra, okej. Okay. Tak? To ja dam tatusia jeszcze, bo tata coś chce powiedzieć pani. Halo? Halo, halo? No, coś tutaj się nakręciło, na jakieś filmy, coś? Tak. No to ładnie. Dobra, bo my tu tak po wariacku wyszliśmy przed panią. No dobra, no niech pani odzwoni, co z tym kotem, przyjedziemy, weźmiemy, ja pani dam kasiorę i... Będzie z głowy. Dobrze, no to ten numer poproszę. To ja wtedy odzwonię, jasne. Mhm. Dobra, to ja mam podać pani numer, czy... No tak. A to ten, z którego my dzwonimy? No właśnie mi się nie wyświetlił tak dziwnie, dziwnym trafem. Aha, to niech pani zapisuje. 787... Mhm. 062... Tak? 432. 432. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy się przypadkiem... 787... 032 462. Mhm. Nie pamięta pan swojego własnego numeru telefonu? 787... 432 062. Okej. Okay. Dobra, bardzo świetny żart, naprawdę. To nie jest żart. No ja mogę do pani zadzwonić. Ja mogę do pani zadzwonić z kamerką. Nie trzeba. Ale wtedy idziemy na układ, że kamerka za kamerkę. Nie trzeba. Bo tam co ja tam się w takie kamerki, to ja się nie bawię. O, może tak to. Za ładna jest pani na kamerki. No, może za brzydka wręcz. O, tak bym. Nie, ja myślę, że za ładna. Po głosiku słychać, że pani seks bomba. Tak słychać, no. Ojej, no to byłby zawód, naprawdę. Taka kocica. O, nawet. Cholera, nieźle, no. No. No nie, nic z tych rzeczy. No dobrze, proszę pani, to do widzenia, wszystkiego dobrego i zdrówka. Pa, pa. Nie wiem, czy mi to jeszcze wychodzi. Kurde, powiem wam, że mam taką rozkminę w bani, że koniec, naprawdę. Muszę nagrać odcinki, sam sobie tego posłuchać, bo...